Siema. Słuchajcie, dzisiaj pokażę wam moją szafkę z albumami, jak ona wygląda i jakie mam albumy. I to byłoby na razie tyle wstępu, więc lecimy. Ta szafka, która jest obok mnie, to w ogóle jest blisko, bo to jest komputer. A tu to jest szafka z albumami, mają praktycznie obok. Otwieramy i wam pokazuję. Widzicie, tego jest sporo trochę. Od góry albumy z naklejkami, które pokazywałem na osobnym filmiku i update'owa FIFA 2019, ale ten album jest naprawdę blisko skończenia, więc mam go tu. A naklejek to, co wam pokazywałem, jest Rosja, jest reprezentacja Polski, FIFA 18, 17, 16, 19, Euro, Star Wars, Champions League i Ekstra Klasa. Więc to tyle, jeżeli chodzi o tą półeczkę. Tak, to tyle, jeżeli chodzi o tą półkę. Półka niżej. Półka niżej. Od tej strony Ekstraklasa 16-17. Euro 2020. FIFA 2019. Tu będą kolejce kartwarcy, Road to Euro, FIFA 2016, CHL 14-15, Fantasy Riders, Ninjago, Bundesliga 17-18 i 4 kolejce reprezentacji Polski, pierwsza, mamy drugą, trzecią, naszą tu czwartą. I to tyle, jeżeli chodzi o tą półeczkę. Słuchajcie, ja resztę muszę ustawić. Ciężko jest, ale... O, to jest. Albumy stoją. Wchodzimy półkę niżej. Dobra, tutaj mamy trzy małe albumiki. Jest FIFA 2021 update. Jest FIFA... Znaczy, przepraszam, CHL 14-15 mały albumik i FIFA 2017 albumik. Dalej mamy albumy Fake Pixelki. Pokażę, jak. Ale teraz idziemy. Słuchajcie, albumy Fake Pixelki z własną oprawą. I teraz. Tak, tutaj mamy Road to Russia, album Ekstraklasa 15-16, obok 17-18, pierwsza kolekcja Zupa Strikers karty, CHL 15-16, FIFA 2020, Champions League 18-19, Champions League 19-20, Bundesliga 18-19, FIFA 2017 i Star Wars The Last Jedi. I to jest ta półeczka. Tak. W tym filmiku to byłoby na tyle. Siema.